body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć i czołem, moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Euro Truck Simulatora 2. To już chyba drugi odcinek. Ze mną jest wujek Bastek. Hello. I słuchajcie, no, zobaczcie co się stało. Pojawiła się tutaj nowa miejscówka, kraje Morze Czarne dokładnie, czyli mamy Węgry, nie Węgry były. Mamy Bułgarię, mamy kawałek Turcji, mamy Bukareszt, mamy w Sofię, mamy wiele, wiele fajnych rzeczy. I no, mój plan, który był, jak wiecie, żeby jechać teraz do Skandynawii i robić tam trasy, trochę się zmieni, bo grzechem byłoby nie zwiedzić tej nowej lokacji, więc zamiast jechać na północ i robić ciężkie ładunki, z podwójnych przyczep, pojedziemy na południe jeździć po wiejskich drogach. Bastku, zgadza się, czy się nie zgadza? Dokładnie. Czy wiejskich, wiejskich, ale po prostu mało jest autostrad. I teraz szukam, no mam takie, wiecie, szukam tras na południe, na których można zarobić i albo helikopter, albo walec. No walec jest troszkę... Walec. Nie, weźmy, słuchajcie, walec, bo troszkę więcej zarobię, a jadę bardziej na południe, więc myślę, że to jest dobry plan. Zobaczymy, no takie pierwsze spojrzenie na to Morze Czarne, ten latak będzie bardzo spoko. I jest też jeden bonus, ale to może ten bonus zrobię, jak dojedziemy do Koszyc, bo tam chyba jedziemy, okay, na Słowację. Bo jako, że Bastek, to w ogóle jest wina, ukośnik, zasługa Bastka, możecie wybrać, bo to przez niego kupiłem ten dodatek. Bo powiedział, że jest w promocji i w ogóle powiedział, że jest, więc dlatego kupiłem. Także jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, a że jestem łakomy na różne takie rzeczy, to kupiłem sobie jeszcze jedną rzecz, dodatek. Taki, zdradzę rąbkę tajemnicy, dodatek wizualny. Zobaczymy, co z tego będzie. Teraz wyjeżdżamy z Warszawy i będziemy jechać na Słowację. Chciałem, Bastek, kupić, słuchaj, jeszcze podwójną tą, nie podwójną oś z tyłu, bo to jest, jak wiadomo, duży bonus, jeżeli chodzi o ciężkie ładunki, ale dostałem mandat i mi nie starczyło kasy na to, nie? A to jaki bonus? Z reguły, jak masz podwójne koła z tyłu, nie na ciebie, jak podwójne koła z tyłu, to lepiej ciężkie ładunki przewozi, nie? Jak masz dwie osi... Ile masz tych ciężkich ładunków? Ale no to te podwójne na ciebie są z reguły ciężkie, mają po 30 ton, więc... Więc mocy silnika ci trzeba tam... No to też, no ale dla mnie na tym etapie byłoby też dużo łatwiej, nie gdyby była ta ośka, bo to podnosi to ma 1/3. Ale dobra, wracając do tematu, bo żałowałem ostatnio, jak nagrywałem odcinek chyba wczoraj, że o kurde, no dostałem te mandaty i przez to nie kupiłem tej osi i będę miał gorsze podwójne naczepy. Ale teraz jak o tym myślę, to był znak, żeby po prostu jej nie kupować, nie? Bo dzięki temu kupiłem dodatek i teraz nie żałuję tych kilkunastu tysięcy euro, które bym wydał. No bo raczej podejrzewam, po Morzu Czarnym to nie ma tych podwójnych ładunków, prawda? Trzeba jechać normalnie. Nie, tylko właśnie Niemcy, Skandynawia. No właśnie, więc tak naprawdę... Beneluxie chyba też. Nie trafiłem tak źle. Jakoś się udało. Trzeba myśleć pozytywnie. Ile, Bastku, powiedz, będziesz grał, czy nie wiesz jeszcze? To znaczy, mam 700 km do Węgier. Ale potem spadasz, czy nie? Kto to wie? Wybrany cel podróży. Tak, bo ja już... Sobie nie naleca. Ja jadę do Koszyc, z Warszawy mam 421 km. No, czyli taka trasa. No ja teraz celuję w takie trasy właśnie półgodzinne. Nie będę takie robił odcinki, więc jak leveluję, to nie idę w długość trasy. Mimo, że to się najbardziej opłaca, ale idę właśnie w jakieś wartościowe ładunki, szybkie i tak dalej, nie? Czy delikatne. Ewentualnie w ADR-y też. Z tego względu, że...
że nie chcę robić takich teraz na razie na kilka godzin, bo przecież takiego odcinku nie wrzucę, nie? Na przykład 2,5 godziny jazdy, bo to przecież się zanudzi. Ale może zrobić przerwę na parkingu i puścić dalej. No mogę, ale to na chwilę obecną chcę robić właśnie takie krótkie, nie? Zjeżdżasz na parking, robisz pauzę i... Idziesz spać i kończysz odcinek, nie? No i zaczyna rozmowy po wyspach. Oczywiście można, ale może później i zobaczymy. Podejrzewam, że będę jechał z córką na wieś, na działkę. Nie na wieś, tylko na działkę, więc bez Monisi, także mogę mieć wieczory dla siebie, to może i takie trasy się znajdą, nie? Na przykład, wiesz, jedna trasa, 4 odcinki. Może tak być. I to jeszcze w piżamie. Ostatnio tak widział jednego, co przyleciał w Oslo. I tam był. Można jechać. Z ograniczeniem mówię do 90. Jezus. Ale to on akurat może tam zabiegł w Szkocji jechać do Istanbulu, nie? Byłoby jeszcze dłużej chyba. No. Przez całutką Europę. Ja bym się pociął tępym nożem. Ale tak naprawdę taki challenge zrobić, taki właśnie długi odcinek, żeby jechać? Nie mówię, bo wiadomo, że nie robisz tego za jednym razem, ale... Skręć w prawo. Jak to za jednym razem? Znaczy nie robisz tego jednego odcinka, tak? Tylko na przykład robisz od nocy do nocy, tak? Bo my tak na tym, na wykopie były ten... Bo teraz to trochę krótsze, ale takie były po 2,5 tysiąca kilometrów. Co godzina mniej więcej, tam co godzina, co półtorej godziny pauza, 15 minut na jakimś parkingu i dalej jodle. I wszystko 90 to nie dla mnie. No. Nie, ale nawet wiesz, nawet jechać 110 na przykład, to i tak jest bardzo długa trasa, tak? Tak, tylko tam też ludziom chodzi o to, żeby do tak buksa zaliczyć to, że nie jako wyścig. Nie? Mhm. Ale to jest ciężki kawałek chleba, jestem nawet o tym przekonany, że taką trasę robić. No ja mówię, na dłuższe robiłem 2400, nie? Chyba, czy 2500, czy 2800, nie, chyba 2500. Ale to jechałem, wiesz, jechałem 120, tam 130. Ale tak się namęczyłem. Bo to wychodzi jak jedziesz tak szybko, nie? To wychodzi jakieś 100 km na 5 minut, nie? A następnie jedź dalej prosto. Bo jak jedziesz na mól i to tak, jak masz puste drogi, a jak jedziesz, powiedzmy, na tym i to przez Niemcy patrząc, co możesz sobie, bo tam masz autostrady, nie możesz być stopów, to tak powiedz co 2 minuty we Włoszech, czy we Francji, czy w Polsce. No. Ale jak jedziesz 90, to wychodzi 7 minut, nie? Jakoś tak. Panie, zablokowali mnie drogę, muszę jechać poboczem. Co tu się dzieje? Ale z nosingu to jednak te auta cię blokują też, to też tak. Czasami na rondzie utkniesz. Ale wiesz co, najbardziej irytuje na singlu? Nie auta, auta mnie w ogóle nie ruszają. Wypadki. Jedziesz sobie trasą i masz barierki, stoi cię policja, nie możesz przyjechać dalej. Nie trzeba robić objazd z tam 150 metrów, bo są takie akcje, nie? Teraz na przykład przejechałem. To, że prawie wyłączył, bo to nie zawsze, to, że przejedziesz po boczym, to nie znaczy, że się uda dalej przejechać. Bo jak jest blokada zrobiona drogi i jest objazd, to potem jest do takiego momentu dojedziesz, że tego nie objedziesz na przykład. Ale mnie to wkurzyło, bo zależało mi na czasie, już koniec. Do objazd 400 km dookoła, bo innej żadnej drogi nie było, nie? Tak właśnie, a propos tego przywaliłem w śmigłowiec. Zobaczymy, jak co na to... I 3 dni pod żądrek tak jeździł i 3 dni, bo zawsze mi się trafiły w takim miejscu objazdy, że musiał żegnać wkładać 300-400 km drogi, nie? No to ja podziękował do opcji i wyłączyć te objazdy, tylko tam wypadki czy takie inne rzeczy mogą być, co są przewężenia, ale objazdy wyłączyć, bo to... W drogę. Dobra, musiałem w save'a wgrać, nie? Bo walnąłem właśnie, objechałem poboczem blokadę policji, a potem walnąłem w śmigłowiec, który stał gdzieś tam. No bo to potem się z tego nie obinie właśnie tam. A propos, znaczy nie, objechałem potem, tylko już miałem uszkodzony ładunek i ciężarówkę na 15%.
A nie mam kasy na naprawy tutaj. Gdyby było, wiesz, jakiś duży safe, to bym to olał, nie? Wiadomo, że dojadę, tylko 15% to podejrzewam będzie z 20 tysięcy euro, nie? No może, może trochę mniej. Ty jaką masz walutę w grze? Euro czy masz złotóweczki? Euro. Na tym koncie, co mam wczytowane, że tak powiem, co jeżdża na konwoje, to tam może... Jedź dalej prosto. No i co tu zrobić? Dobra, spróbuję przejechać jeszcze raz. To ci nic nie pomoże, nie przejedziesz tamtędy. Przejadę. No bo ja potem przejechałem. Sprawdziłem, czy da przejechać, bo to za blisko helikoptera stałem, wiesz? Damy radę, Bastak, ja nie dam rady. Że te objazdy właśnie po to są zrobione właśnie, żebyś nie dał. No teraz nie ma tego śmigłowca. A nie jest, ale miałem taką sytuację teraz, że miałem stojący w poprzek na zjeździe z wiaduktu stała straż pożarna, nie? Teraz jest inny. No, blokowała. Teraz jest inny wypadek. Już nie ma śmigłowca, tylko jest ciężarówka, więc spokojnie przyjadę. Aha, ciężarówka sobie wypadły rury. Dobrze, może być. Muszę trochę sobie ustawić. O, jak tak już jedziemy, muszę sobie ustawić, słuchajcie. Fotel, żeby troszkę bardziej na lewo patrzeć. Możemy tam. 1000 euro kary za prędkość, okej. Okay. Trochę ta manta ty też wyłącza. No i Bastek, no to realnie. Dobra. Co? Dobra, okej, okay, policja jechała za mną, było na skrzyżowaniu ograniczenie do 52,5 tysiąca euro, nie? Ja mam problem, jak teraz jeżdżę szybko, nie? Bo chyba w Skandynawii są mandaty od prędkości. Już tak naliczone. Tak, od tej wersji 1.7 wprowadzili. Tak mi się wydaje. I na przykład, wiesz, jadę kulturka i na przykład 4000 mandatu, nie? Albo tam, wiesz... Bo ja sobie wjeżdżam do miasta, więc 140. Ja tak właśnie przez chwilę miał, że miał tam przekroczone kilkanaście na godzinę, to zapłacił te 1000, a za chwilę było miasto, że nie zauważyły, że 70 wjechało, nie? I to 2,5. Także 3,5 tysiąca, że no, prawie 4 tysiące się pozwól w parę sekund. No ja się zagadałem z tobą, wjechałem w barierkę, 4% chodzenia pojazdu, no ale dobra. Trudno. To moja wina. Oczywiście, że twoja. Nie, ale to wiesz, to są takie mandaty, że hej, to się w głowie nie mieć. W tym roku po 4000 euro, nie? A na przykład mam trasę za 8, nie? No, także bywały takie akcje. Ale wiesz, ja jadę... Zapłacił transportu. Ja ci powiem, że ja jadę ten... Ja jadę, że tak powiem, z pełną premedytacją w ten sposób, także się w ogóle... Jak dostaję ten mandat, to się w ogóle z tego powodu nie oburzam. Ja też nie oburzam, tylko dwa mandaty jednocześnie to widzę. Ale tutaj najgorszym takim eventem, jaki możesz dostać, to jest, wiesz co, to jest jak policja jedzie za tobą. Wtedy sobie mandat no. Po drugim, nie? Tam co minutę, dwie, nie? Ja tak miał taką, wiesz, była droga, co była 80 bodajże. I było taką skrzyżowanie z taką boczną drogą. No i tam, no było co prawda, był znak, że jest 50. Było ciemno, no i w nocy jada se, jest ograniczenie do 50 ze skrzyżowania, ale ja i tak robię prosto. No to ja, no ale z tej bocznej drogi policja prawie wyjeżdżała, nie? No to jak ja jechał 80 na godzinę, no to no. Przywalili mi równo. Bywa tak.
A to była kwestia, wiesz, no parę metrów, bo miał żeś 50 skrzyżowanie i 80, no ale to już było, no. To już żeś był parę tysięcy w plecy. Powiedz mi, czy ty używasz tego prawego lusterka, czy nie? Dodatkowego? Tak, ten patrząc, co się wyświetla ten ekranie. No właśnie, bo tak nie wiem, bo teraz tak w sumie miałem go włączonego, ale walec mi zakrywa, bo mam tą taką zawieszkę walec, nie? I tak mi trochę szkoda, więc chyba nie będę go używał. Ja wolę po prostu tak patrząc, no tak, jest takie przyzwyczajenie do takiego rzeczy, nie? Ale ja ci powiem, że ten, że tak naprawdę to w tym nie mogę tego robić, ale jeszcze wczoraj, czy wczoraj próbowałem w ogóle bez GPS-a jeździć, bo mam GPS-a w ciężarówce, nie? Aha. Więc on nie jest dokładnie, pokazuje ci prędkości i 100 innych rzeczy. Ale też jest fajnie, bo on to, jako tam ci teraz Sasza wskazuje, nie? Gdzie jechać. Mam tylko włączoną nawigację, mi mówi tam pani co i jak, a właśnie teraz nie mogę, bo w tym Volvo, bo tej skali nie mam tej nawigacji. Ale jak będzie taka sytuacja, że właśnie jest nawigacja jakby wbudowana, to nie będę używał tej takiej, wiesz, co jest tam pod piąteczką. Też będzie realnie troszkę. To, no też, tylko że mnie to o tyle, że tak powiem, denerwuje, że może to jest kwestia mojego monitora, bo jest mały monitor i dopiero to rozdzielczość, że te prędkości, które tam są, to są nieczytelne, te ograniczenia prędkości. No, może tak być, to też jest racja. Zależy jaką się ma ciężarówkę, nie? Jaki ma wyświetlacze. Skręć w prawo. No i niestety, na ATS-ie tam ten GPS jest większy i tam mi się fajnie to wyświetla. Tutaj niestety, ale... A propos, to jest za policją, nie? Mhm. Wypchaj go. Ma się tak kusiło. Pod tramwaj. Kusiło, pod tramwaj. Czyli mówi, że tam nad Morzem Czarnym będę jeździł po takich polnych drogach jak w Polsce. No, tylko że nie mam tych autostrad, żeby tam było płatnych. Nie? I przy granicach będziesz miał prześwietlanie, rentgeny, nie rentgeny. O, teraz do Rumunii żeś jechał. No jedziemy, słuchajcie, jedziemy na południe, zobaczymy co tam jest. Bo autostrady i tam jakieś drogi szybkiego ruchu są też, nie powiem, że w ogóle nie ma. Ale większość dróg to są takie właśnie urokliwe, bo to masz takie właśnie jednopasmówki. Czyli będzie taki challenge, żeby po prostu wjadę sobie tam do, nie wiem, na Węgry, czy nie, bo to Węgry nie są, tam jest Bułgaria, nie? Ale Węgry też były, tam podstawka, czy to co było wtedy zasięg, to te Węgry były takie tylko początek. Więcej miast pewno jest, no tak wreszcie zatem do Bułgarii, to teraz muszę od miasta do miasta jeździć, tak, żeby całe zwiedzić. No, można i tak. A są też takie rozwlekłe miasta, czy nie? Czy są takie małe, jak tam na przykład we Francji teraz, czy we Włoszech? Czy nie, są nie. Małe? Tendencja jest taka, że to nie jest takie skupisko, że jest miasto, garaż i tam wszystko w jednej kupie, nie? To jest taka tendencja już teraz, że oni to, powiedzmy, jest trochę rozciągnięte. Że czasami na drodze dojazdowej może jakiś punkt, powiedzmy tam jakiś, czy warsztat, powiedzmy, się trafił przed miastem, czy tam na skraju miasta. Czyli rozszerzają. No, jest takie inne podejście, tak bardziej tak jak w ATS-ie. Nie wiem, w ATS-a nigdy nie grałem, więc ciężko mi się do tego odnieść. No, ale tam też jest takie rozwlecone, to może miasto i po tym... No, wynika z tego, że Stany są wielkie, to jest normalne, nie? Tak, tylko że tak jak można ten, jest takie, powiedzmy, na bałtyckim szlaku, to może coś takiego, że chyba tam Petersburg, to on jest taki potężny, tam między jedną a drugą lokacją czasami może 100-150 km. Tak, to jest głupota. Znaczy głupota, no jak jakieś, znaczy to tak, zobacz, w podstawce w Polsce, na przykład kopalnię masz poza miastem i dojeżdżasz sobie na przykład 20 km, no ale nie 100, tak, to jest straszne. No nie, ale to jest, wiesz co, czasami też właśnie to, że musisz objechać autostradą, że tym, bo to jest wielkie miasto i
potem może kwestia, że to jest z drugiej strony miasta, że tak powiem. Jedź prosto. Także też autostradami czasami nie jedziesz przez miasto, tylko dookoła, czy po prostu wyjeżdżając z jednej, powiedzmy, lokacji na drugą, musisz wjechać na autostradę w danym kierunku, żeby za 20 km czy za 30 dopiero zawrócić, bo innego zjazdu nie ma na przykład. No już masz 40 km, a jeszcze żeś niczego nie zrobił. No to chyba za 50 km bez ładunku jest ten, jest ekstra jakiś, nie? Tam wchodzi. 50 czy 100 km jakoś tak, są jakieś 50... Aha, no, EXP chyba, 50 EXP za 100 km, czekaj, tak. Ale taki groszowy. No, lepsze chyba groszowe niż żadne. O, ja zaraz na autostradę chyba wjadę. Do skrętu w prawo. Tak, bo ciężarówki jeżdżą. Koszyce. Na prawo do Koszyc, na lewo do Lubina. Ale zakręciłem. O, i od razu fotoradar, nie? Tam może nawet się... A, ja ty, miasto i od razu... Ale nie, no poczekaj, tylko informacja, że jest, więc jeszcze może mi się uda nie zarobić, poczekaj. Ale cię zrobiłem, bastuś, trening gruby, mówię ci. Byłbyś ze mnie dumny. 2 godzinki na siłce. Jeszcze nawet trochę na rowerku pojeździł. Tak, żeby dobić tam 15-10 minut jechałem. Bo też teraz, jak mi się skończy remont, muszę serwisować trochę rower. Czekam, aż mi przyjdzie ten taki olejek teflonowy, czy tam coś takiego, nie do łańcucha. Bo ja tam nie jeździłem dawno, znaczy w tym roku nic nie zgubiłem, nim jeszcze nic w tym roku, nie serwisowałem go tam troszkę, tylko jeździłem z Hanką, ale Monia pojechała tam do roboty któregoś dnia i mówi, że łańcuch skrzypi, nie? No to brudny, bo nie olejowałem go tam przez 3 lata, nie? 2 lata w sumie od nowości, więc tak muszę go oczyścić i nasmarować jego i tam przerzutki, nie? Znaczy nie przerzutki, tylko tam te tarcze, nie? Wszystkie. A to przeczyści, bo to tamten... No przecież tak, ale też no jak już ten, to mówię, jak już robię, to będę się tym bawił. Tego przecież jeszcze potem go spsikam, nie? Ale nie, bo łańcuchy, wiesz, jak chcę wyczyścić, popstrykać i wytrzeć, nie? Że łańcuch ma być suchy. No tak, ja wiem, ale to choćby, no, ale nie miałem tego teflonowego olejku, nie? I kupiłem go sobie, to się nazywa jakoś olej teflonowy do łańcuchów, on jest, nie? No, tylko właśnie chodzi o to, żeby nie było za grubo i potem, żeby jeszcze go przetrzeć na sucho. Bo jak zostawisz go tłusty, to mówię, cały obkurzony zaraz i bije no, tak, ja wiem, wiem, nie, bo ja też gadałem z chłopakami, bo ja mam magazyniegów takich bardzo rowerowych, nie? Co potrafią w tygodniu robić 400 km pracując, nie? 5 dni na przykład. I sobie na przykład wycieczkę 101 co nad Warszawą gdzieś tam jadą, albo nad Zegrze, albo gdzieś. Także tak, mam takich koleżków w pracy i tam się dopytałem, czym to, nie? Mówię, że tam trochę skrzypi ten. Że to może tam go wyczyszczę czy coś, to właśnie mówią, żebym kupił sobie taki tak zwany olejek teflonowy, nie? Że on właśnie do łańcuchów jest. Mogłem też ciebie podpytać, ale już akurat no, rzadko teraz gadamy to. Oj, no ale to wiesz, no to jest, oni większe mają prawa teraz, jak jeżdżą w tych nowych środkach, co są niż tamte. No. Też właśnie tak, jak ten, że kiedyś właśnie chciał do łańcucha, to mi właśnie poleciła ten set teflonowy w tym punkcie i... Rzeczywiście, potem on fajnie się świecił ten łańcuch, jak był suchy i nie łapał tak, nie? Mimo, że on wyglądał, że jest suchy, to był fajnie posmarowany, że było cisze spokój. No to wiesz, to tak wezmę szmatę, czy starą koszulkę swoją, nie szmatę, wiesz, najpierw go wyczyszczę szczoteczkami, bo też mi kolega tip, żeby nie kupować żadnych głupich szczoteczek do łańcucha, mimo że można. Tylko wziąć 2 stare szczoteczki do zębów, tę taśmą złączyć i też działa. On tak robi, nie? Więc jeszcze wziąłem, dzwonię do żony właśnie, że Monia, kupiłem ci nowe szczoteczki do zębów i Hani, nie? Zabrałem ich, nie? I jest sobie już streczem sobie zakręciłem i wiesz, będę tym czyścił łańcuch do czystości, nie? Także trzeba sobie radzić jakoś.
No bo wiecie co, Bastek, ja za chwilkę wracam. Przerwę nagrywanie, zaraz znowu je odłączę. Bo tak mnie ciśnie, słuchajcie, pewna rzecz na P, że muszę zaraz wrócić. I wracamy, słuchajcie, na szosy, wracamy na tory. Po prostu mamy słaby silnik i tej klimatyki tak wolno wracało. On się nie chce za bardzo rozpędzać, ten mój pojazd. Napiłeś się w trafiku, teraz był najsilniejszy silnik i skrzynia sześciobiegowa, także teraz jest dynamiczne fajnie. No, ja tam mam, wiesz, drugi silnik i drugą skrzynię, więc nie ma w ogóle o czym gadać jeszcze. Ta skrzynia sześciobiegowa jest właśnie na takie podstawowe ładunki, jest bardzo fajne. Bo na ciężkie ładunki to nie, ale na te 20-20 tam parę ton nawet, jak się trafi w podstawowy ładunek, to jest spoko. Zwłaszcza jak silnik oczywiście mocny. Nie no, ja teraz to jestem, wiesz, na początku drogi, ja mam 9 level, to wiesz. Ale z pozytywów wjeżdżam chyba na Słowację już. O, wjeżdżam faktycznie. Jest tam mnie cała stówka. Jakieś takie miejsce zbugowane, bo było tak 50, wyjeżdżam z miasta, 80, ja się rozpędzam, bum, 50 i za chwilę 80. A ty hamujesz ciągle pewnie. Nie, bo ja nawet nie, bo to było takie parę metrów, że tylko mi ten zareagował, że zwolni, bo jest ograniczenie, pasza 50 i zaraz mi zniknął na 80. Ale jakby była policja z tyłu za mną jechała, to wiesz, jak na to, że po prostu jest coś zbugowane i było ograniczenie na 50 na godzinę na 50 metrach w lesie, to już nie. Wiesz, może był wypadek tylko niewidoczny. Nie, bo miasto się skończyło, wjeżdżasz do lasu i taką krótko 50, takie no, parę metrów. Co im działo, tam się im nie spiąć, że tak powiem, albo te 80 dali za czas, albo przegapili ta 50 do utylizacji. Albo celowo, żebyś płacił. Też. Mandaty. Ale teraz jak przyjadę, to sobie już kupiłem drugą ciężarówkę, pracownika i będę miał na drugi garaż zjechać. Nie no, ja to wiesz, ja tu mam już dwóch pracowników i dwie ciężarówki. Tylko, że mam kredytu ponad 300 tysięcy chyba. Aha, to ja to cały czas bez kredytu. Nie ma panie, żeby bankstery się bogaciły. A ja tak lubię paradoksalny kredyt, bo to mnie motywuje, żeby go spłacać, wiesz? Ja dla mnie to jest pozytyw w tym, w tutaj, że jestem w kredycie, w ETS-ie, jakoś wolę mieć tą ciężarówkę, lepszą niż tych kierowców, bo oni też będą przecież coraz więcej spłacali kasy teraz. Po to ile masz garaży? Jeden czy dwa masz? Jeden. I to teraz, że go niedawno rozwinął, żeby trzy były stanowiska, może miał tylko lepisko na początku. Mhm. Teraz, że właśnie rozwinął go i ten pierwszy ciągnik kupił, to teraz, jak teraz dojada, to będziemy stać na drugi ciągnik, no i pracownika także. I potem trzeba by je pozbierać na chyba 180 tysięcy, żeby garaż kupić. No tak, podstawowy. Właśnie, bo ja nie wiem, czy tak kiedyś było. Mi się wydaje, że jak kiedyś się kupowało garaż, to miał od razu trzy miejsca. Czy jakby mi się coś przyśniło? To zmienili. Kiedyś tak było, zmienili, nie? To tak. Ale chodzi o to, że jak rozpoczynasz rozwój, jak rozpoczynasz, to może nie tyle co garaż, czy co tak swoje klepisko, że tak powiem, może i to jest tylko jedno stanowisko. No, ale jak potem kupujesz, to już masz trzy. No bo teraz jak pamiętam, jak zaczynam grę, to mówię, a dobra, to mam trzy ciężarówki, a potem patrzę, że jeszcze mam jedno miejsce. Jak to? Że po prostu tak zmienili troszkę. Ja muszę za 4 godziny w grze i spać, ale już dojeżdżam do miejsca przeznaczenia. Będziemy się po prostu kierować na południe. Więc albo gdzieś pojedziemy od razu, albo się prześpimy. Zobaczymy, że będą jakieś takie tutaj... Ale to mam wyłączone. Wkurz do człowieka. No ale to przecież to jest realny bast. No i tak czasami przesypią, jak nie zaśpią oczywiście, bo
kwestia jak i trasa z ładunkiem, ale właśnie jak jest wieczór się zbliża, czy tam ten, to wyśpia się przed wzięciem ładunku, żeby po nocach nie jeździć. Zwłaszcza tutaj właśnie tak jak jest Bałtyk, jak jest tu na Morze Czarne, czy Włochy powiedzmy, bo tam Europa, to tam pikuj moga po ciemku jechać. Ale tutaj niektóre tereny są bardzo fajne, tak do tej pola jechać do dnia. No tak, bo ładne widoczki, nie? Szkoda marnować widok. No, dokładnie. W nocy to wiesz, to musisz się stresować i skupić, a nic nie widzisz. Mam 4% uszkodzeń, chyba to naprawię. Bo nigdy nie wiesz, co cię spotka na kolejnej trasie. Paliwka, nie, no spanko. Jak mamy jechać na południe, to zapewne się prześpimy, mimo że jest trzecia w nocy. Albo prześpimy się na trasie się prześpię, zobaczymy. No zobaczymy, jak będą trasy, bo chcę jeszcze kupić sobie te rzeczy, o których wam mówiłem. Dobra, mandat, to światło, trudno. Ale zobaczymy, co to będzie. Ja nie mogę iść spać, bo mam 5 godzin do celu, a 9 godzin ładunek ważny. Skręć w lewo. No to wtedy możesz. A mam godzinę 19, za chwilę się zrobić, ma. A muszę ten ładunek dowieźć, bo mam 40 tysięcy, a już prawie 10 tysięcy, że stracił na jeździe, nie? No tak. Ładunek stracił, to by było po prostu tylko 10 tysięcy w plecy. Zwłaszcza, że ja mam 1100 km, a mam 300. To taka szkoda, nie? Szkoda pracy włożonej. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ale że zapisy, że miały ten, były tak, wiesz, jak wjechał, że na parking, skręć parę prawo. Dni temu było tak, ten wjechał, że na parking, godem, no to sobie zrobię, bo to na singlu spokojnie, tam jest to wyłączą gra i wracą po tym jak dany czas. No i wracam do gry i oczywiście mi się kliknęło, śpi. No i mi 8 godzin pochodziło, ładnie poszło w plecy, nie? No ale na szczęście, wiesz, jak tyle, co że ruszył, więc czytał, że chce i ma z powrotem. Że już jeszcze raz. Uważam, żeby nie kliknąć panie. To po prostu było takie małe faux pas, że wcisnął i o-o! Już po ładunku, nie? Dobra, dojechałem, słuchajcie. Ładunek nieuszkodzony, 12 tysięcy wskoczyło. I kolejna trasa powinna mi chyba dać 10 level. Dobra, zobaczmy mapę. Przede wszystkim sprawdźmy mapkę. Bo może tu mamy jakieś pytajniki. A tutaj było coś chyba właśnie. To zróbmy pytajnik. I słuchajcie. Zobaczymy, co tam jest. Może od razu odwiedzimy serwis. I zobaczymy, jakie są fajne pierdółki w tym drugim dodatku. Wizualnym. Zaraz wam to pokażę. Albo pod jakąś maskę żeś kupił, czy taki ogólny? Nie, ogólny. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Scania Dafik, czy Mercedes, czy ostatni był ten. Skręć w prawo. Co to dostało ostatnio ten? Nie wiem, nie powiem ci. Nie, kupiłem taki ogólny. Trzymaj się prawej strony, a następnie. Kupiłem ogólny. Bo ja też był jakiś zestaw. Volvo to było ostatnie, co ja tam. Kupiłem taki ogólny, bo był. I to wyszedł mi w proponowanych. Już 3 z tych 5 miałem, ale jak zobaczyłem cenę 5 zł, to mówię. Potem szczytam 6 zł z hakiem, to kupiłem. Trzymaj się prawej strony, a następnie. Agencja pracy. No najgorzej. Najgorzej, bo nie mam jeszcze kilku dealerów ciężarówek odkrytych. No ale dobra, trudno. O właśnie, kupowałeś kiedyś ciężarówki przez zakładkę flota? Bo tam jest takie coś, nie wiem, czy kupowałeś. Jak kupujesz, to masz jakby domyślne albo flota. Czy może jakoś można kupić flotowo kilka hur, ten taniej, nie wiesz, co chodzi, nie patrzyłeś? Pojdź sobie w dealera. To musisz mieć poczekaj, to zaraz. Zaraz powiem, gdzie to jest.
Może trzeba mieć więcej ciężarówek, można jakoś inaczej, poczekaj. Chodzisz sobie do byle jakiego dealera. Absolutnie byle jakiego. Odwiedzasz go, tylko nie kupujesz online, nie? I jak wybierasz sobie ciężarówkę... Tak, nie mogę wyjść, bo jest w trasie, no. A, no dobra, to, ale nie, jak masz konfigurację, nie? Na dole i tam masz domyślne oferty albo flota. I nie wiem w ogóle o co chodzi. Nie wiem, czy to nie jest to, że powiedzmy możesz, powiedzmy, jeżeli chcesz, żeby cała twoja flota wyglądała identycznie, czyli jakieś malowania, jakieś ten, to nie musisz dla pracowników każdego malować jednakowo. Aha, tylko sobie wybierasz. Od razu powiedzmy ci proponuje tam to, co żeś przypisał jako flota, to ci powiedzmy go skonfiguruje, nie wiem, czy tylko kolorystycznie, czy powiedzmy... Czy ale to ciekawe, to trzeba sprawdzić. I podejrzewam, jak mam jakąś ciężarówkę z malowaniem, to potem powinno kupować takie same dla pracowników. To nie jest głupie. To jest nawet, bym powiedział, fajne. Ale dobra, wróćmy do dodatku, który kupiłem. Bo kupiłem to było wprowadzone jakiś czas temu, żeby właśnie ułatwić takie ten, bo ludzie chcieli mieć, że powiedzmy każdą ciężarówkę malowali dla pracownika tam pod jakimś kątem, żeby to było niby jego, co jest trochę bez sensu. No, ale wiesz, no, co człowiek, to no, ma prawo, nie? Słuchaj, mam dywaniki. Mam zasłony na przykład, bo to są akcesoria do ciężarówki. No. I mam zasłony takie, wiesz, no takie obleśne, straszne. Ale bierzmy też GPS-a na szyba do przyklejenia takiego małego. Nie, patrzę co tu jest jeszcze, tak? Bo mogę dodać na przykład sobie jakieś tutaj akcesoria. Ale jesteś, powiedzmy, bo teraz że jest powiedzmy w garażu czy coś takiego, ja? Tak, i mogę sobie mam jakieś szaliki takie, proporczyki mogę sobie wieszać na przykład na szybach. World of Tracks, Pennant, no to są jakieś proporczyki, tracker, scarf i tego typu rzeczy. Takie tutorialki, kubki, nie kubki. No, oglądam. Na razie nie kupuję tego oczywiście, ale... Chyba taka lodówka, czy laptopa, że tak powiem, patrz, torba tak, jakaś. Tak, mam torba, mam laptop, mam ogrzewaną torebkę. Mogę sobie kupić. Tutaj mam electric cooler, że taką lodówkę turystyczną. Tak, a to jest fajne, to daje klimatu. Laptopa tutaj? Nie, laptop to nie, ale ta lodówka turystyczna jest spoko. Fajna. A co tu jeszcze mamy? W tym miejscu. A, od poziomu 16. Na szczypa po lewej stronie zazwyczaj na słupku masz taki punkt dodany i tam możesz dokleić, żeby miał GPS-a. Teraz, no patrzę. Na razie kubki mam, czapkę jakąś, no to jest część rzeczy, to mam, wiesz, z tych dodatków. Magneto i kompas też jest śmieszny. Albo kanapkę mogę sobie położyć. To po prostu cebula pełną gębą. Kierownica. Na kierownicy mogę. Nic nie mogę, bo nie mam poziomu. To mamy. A i tak, jest GPS. I czy to się opłaca? To będzie to samo, co na tym małym jest pewno, tak? Pewnie. No, on jest taki dosyć mały. Dobra, co tu jeszcze się pokazało? Na lusterko, to lusterko coś? Nie, to było. Tutaj. A i flagi. A to flagi ja miałem. Nie, flagi to są osobne. Flagi, bo to kiedyś dałem od Ani, pamiętam, flagi. A te flagi polskie sobie zamontuję. To już tutaj 10 euro, to w ogóle nie ma o czym gadać. To tak, zamontowałem sobie tą lodówkę w środku, bo dodaję mega dużo klimatu. Tu zostawię ten kubek z Godiera, dlaczego nie. Do wisiorków, mam sporo nowych wisiorków też, wiesz, jakieś czachy, kulę dyskotekową, tych, wiesz, pod lusterko, nie? O, piłkę do tenisa, co jest takich sporo rzeczy. A robili te eventy z tego, co były te włoskie? Tak, zrobiłem, dlatego mam walec pod lusterkiem. Bo taki właśnie walec był. Z tego mam walec. To jakby akcesoria lusterko wsteczne, nie ma nic. Tylko to sobie to lusterko zmienię jeszcze, żeby było malowane. Dobra, słuchajcie, wydałem 6,5 tysiąca, ale myślę, że warto. Na razie nawigacji nie daję,
bo to nie ma sensu. Ale mamy też fajną rzecz, bo to były jeszcze dolatek na koła. Słuchaj, nie wiem, czy wiedziałeś takie cuda, ale jest No jest. dodatek na inne koła. Jest, że tam ośki może mieć malowane, czy coś takiego. Właśnie patrzę, co tutaj jest. Z Goodyeara. Chociaż mogę koła zmienić. Bo jest takie BBB. Ono Nie, jest. opony nie, bo to opony nie, bo to do opon nie jest, tylko to jest bardziej tam, że felgi, śruby i tak dalej. Piast, tam są te Nad wszystkie kola. rzeczy. Zmieniłem sobie, słuchaj, wiesz, zmieniłem sobie koła na Goodyearki, bo one były mniej paliwa zużywały. Ja mu się linki podaję, że na. Plastikowa pokrywa. Patrzę, co w tym jeszcze jest, nie? Żeby sobie tak, żeby wiedzieć. A nad kole ładniejsze. Pomalowane, to wiele zmienia, też sobie to zrobię. Tak. Tutaj. A no, wydech jakiś inny jest, a to jakoś mi się tutaj nie zmienia nic. Skania chlapacze. No nie, dobra, zostawimy jak jest. No i to też troszkę nam zmieni będzie w wyglądzie. Aha, i mogę też, słuchaj, dzięki temu dodatkowi mogę pomalować felgi. Czyli w tym dodatku są jeszcze felgi kolorowe. Znaczy no, felgi z możliwością malowania. I też tarcze hamulcowe mogę pomalować na jakieś kolory, ale jazda, nie? Na przykład te czerwone tarcze hamulcowe. Znaczy tarcze czy piasty, bo to tam jakoś tak jest, nie? Wszystko można. Kołpaki, plasty i nakrętki. Wszystko mogę sobie pokolorować, nie? Różowo. Na przykład. No, ale To tego na widzę, razie czego tego nie pasowało. zmieniam, bo mnie trochę nie stać, a i tak zostanę, 4000 mi zostaną, nie? Ale zmieniłem tylko trochę sobie, tylko drobne rzeczy pozmieniałem. Tam po prostu, gdzie można było, dodałem lakier, żeby był, wiesz, żeby nie było tego, tylko żeby był lakier na jakichś tam nabojnikach i innych rzeczach. Dobra, słuchajcie, jest rano. Ile mi zostało do spania? 4 godzinki. 4 godzinki to jest taki czas, że w sumie. Ale dobra, pójdę spać. Pójdę spać, a my, moi drodzy, widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa, pa.